Witamy na kanale Beehive. Jest to drugi odcinek z serii Czułko. Pierwszy odcinek jest na jego kanale. Na głowie. Teraz? Także jeśli chcecie zobaczyć, jak sobie poradziliśmy tam, to wpadajcie na jego film. A kto napisze, że Matu nie ma energii, dostaje serduszko. Ode mnie, bo ja osobiście się z tym zgadzam. Nie mam w chuj energii, on tak jest człowiek. Zasady są następujące. Czułko. Przechodzimy do pierwszej rundy. Uf, kurwa, mam zawodnika, to nie ma szans, że on się znają. Nie zgadza, nie ma chuj. Ja? No, takiego chnebla mam, że nie ma człowieku. Oryginalne pytanie, jeszcze nikt tego nie zadał. Czy mój zawodnik... Wierzy w Boga. Gra... W top 5 lig. Gra. A nie wiem, czy gra, to nie za dużo powiedziałem. To czy mój gra poza top 5 lig? Gra. Czy mój zawodnik wygrał mistrzostwo świata? Czy był w kadrze? No wtedy jak wygrywali. Nie. Czy mój zawodnik gra w klubie, który jest w lidze angielskiej albo niemieckiej? Nie. No to czy mój zawodnik jest z Ligi Europejskiej? Nie. To czy ja jestem z top 5 lig? Tak. Czy mój zawodnik jest z Ligi Hiszpańskiej albo Włoskiej? Nie. Czy mój zawodnik jest z Ligi Arabskiej? Tak. Czy mój zawodnik jest z Ligi Francuskiej? Nie. Czy mój zawodnik jest z Monaco, PSG, Lyonu albo Marsylii? Nie. Czy mój zawodnik to jeden z tych, którzy przychodzili w tym okienku transferowym? No. Czyli generalnie wszyscy. Nie. Czy wy uważacie, że jestem przystojny? Ten zawodnik jest przystojny? Nie, że to... Bundesliga, Gram, Lug, Anglii. Nie. Czy mój zawodnik jest Europejczykiem? No. Tak. Czy mój zawodnik to napastnik lub skrzydłowy? Nie, bo... Aczkolwiek może miał takie kiedyś plany, no, ale... Pytasz o młodzieżówkę? No to tak. Czy hiszpański gra? Tak. Czy mój zawodnik gra w klubie, który występuje regularnie w Lidze Mistrzów albo Lidze Europy? Regularnie to nie, ale podpowiedź, myślę, że mogę podpowiedzieć, no, że, w tej edycji... że w tej edycji Ligi Mistrzów zagra. Czy mój zawodnik to obrońca? Nie. Czy w Real Madryt, Barcelonie lub Atletico Madryt? Tak. No trochę zgnoił. Ja myślę, że on teraz zgodnie. Taki złoty strzał. Nie, on ci na się kończy, jak rośnie zgodnie. Bez kitu. Czy jest to napastnik, czyli że napastnik albo skrzydłowy? Nie. Czy jestem pomocnikiem? Tak. A czy jestem z Real Madryt? Tak. I to kusi ten kapsel. Czy mój zawodnik to Fofana? Nie. Kościół, już nie. No to już wyjdzie arabski. Kusi, żeby zapytać, czy mój to Fofana. Czy mój to Milinkowiej i Sawiej? Sawiej. Nie. Czy moja nominalna pozycja, na której występuję w tym klubie lub nie, ale jestem rezerwowym, ale może zadebiutowałem w tym drużynie, czy to bramkarz? Tak. Musimy się pośpieszyć. No, mi zostały chyba tylko dwie opcje. Pójdź na Matię i pomyśl, kim on jest. To ci da podpowiedź. Ale jestem kurwa głupi, bo pytałem wcześniej, czy jest Europejczyk i się ofowane pytam. Czy mój zawodnik to Francuz? Nie. Czy mój zawodnik to Neves? Nie. No to Kepa. Dobrze. Mój zawodnik to Przemysław Frankowski. O, nie, ale jesteś bliziutko. Czy mój zawodnik to... To jest boczny pomocnik? Nie. Domyślnie gra w środku. Tak. Fofana jak... Czy mój zawodnik to Polak? Tak. Fofana? To odpowiedź? No. Nie. Jak gra się to wykraczuje, to dostaje 3 punkty. Dobra. Ale powiem tak. Jak go opiszesz z twarzy, to też ci zajdzie. Niemiaccy Polacy grają lidze francuskiej. Odpowiem ci, nie jest to jakiś taki, wiesz, top. Nie jest, nie upokorzę się teraz. Po prostu będę strzelał Polaków. Będę strzelał, aż po prostu nie zgadnę. Nie, Kiwio. Nie, podpowiem ci, gra w Zagłębiu Lubi. Dawid Hart. Też to wyczytałem. Kanty. Nie. Czy mój zawodnik to obrońca? Nie. Czy jest to Portugalczyk, Hiszpan lub Włoch? Nie. Wiem. No, dam jeszcze na pewno. No jak Poliński na przykład. Poręba. Czy druga litera to A? Nie. Czy to jest Henderson? Nie. Co? No nie. Ale Matyj. Nie ma więcej. A, już dobrze. Kolejnego już znalazłem. Nie wiem, druga litera O. Tak. Dobrze. Fabinho. Nie. Nie. Kurwa, no nie ma więcej. Czy trzecia litera to L? Nie. Znaczy on odchodził z ligi angielskiej? Nie. Czy trzecia litera to S? Nie. Czy odchodził z ligi francuskiej albo włoskiej? Tak. Trzecia litera R? Tak. Z francuskiej? Nie. Czy czwarta litera to Z? Nie. Wiem. No, presja. Dobra, Zieliński. Nie, no nie przeszedł. Poręba. Tak. Dobrze. Kim? Brozowicz. A Brozowicz.
teraz kluby. Ale też warto dodać, że w międzyczasie rozładowała się kamera, więc teraz jakość może być troszeczkę gorsza, bo nagrywamy z telefonu. Czy mój klub jest z top 5 lig? Nie. A czy mój klub jest poza top 5 lig? No. O jest. Czy mój klub występuje w europejskich pucharach? Nie. Czy mój klub jest z Europy? Z Europy? Tak. Tak, tak. Czy klub z mojego kraju często występuje w Lidze Mistrzów? Swojego kraju? Kraju, no. Nie. Czy mój klub jest poza Europy? Poza Europy nie. Czy mój klub jest z Ligi Polskiej lub sąsiadującej? Nie, to nie, nie, nie. Klub mojego kraju ma dojście do morza, taki bezpośrednio. Jak zwykle, wielki pokaz umiejętności geografii. No ma, ma. Czy mój klub jest z kraju skandynawskiego? Nie. Nie. Czy mój klub jest z Bałkan? Nie. No dobra, czy mój klub gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju? Tak. Czy mój klub jest z kraju, którego pierwsza litera zaczyna się od A i kończy na G? Tak. Tak. Czy mój klub jest z niższych lig? Nie. Chciałbym też, żeby widzowie docenili nasz staty. Montowane samodzielnie. Czy jestem z Europy na pewno? Nie. Czy mój klub gra w lidze greckiej? Nie. Nie. Dobra, czy mój klub jest z Półwyspu Apeńskiego? Czekaj, muszę sobie przypomnieć, czym ty jesteś. Nie, nie jestem. No dobra, czy jestem z ligi MLS? Nie. Mm-mm. Czy jest to liga austriacka, belgijska, chorwacka albo z Cypru? Nie. Czy jest to klub z Półwyspu Iberyjskiego? Nie. Mm-mm. No, czy mój klub jest z Arabii Saudyjskiej? Nie. Czy mój klub gra w Champions? Chyba tak. Czy mój klub jest z Beneluxu? Nie. Czy mój klub... Atencja? Mogę? Dobra, czy mój klub jest z którejś Ameryki? Nie. Czy mój klub awansował do Championship albo spadł do Championship w poprzednim sezonie? Ja bym powiedział, że nie. Mogę zobaczyć. To kurde, poprawka. Nie gra w Championship. Czyli masz podpowiedź, że możliwe, że spadł. Czy mój klub jest z Austrii, Węgier albo Słowenii? Jest, no tak. Tak, tak, tak. Dobra, czy mój klub jest z Australii i Oceanii? Nie. Kurde. Czy mój klub to Sheffield Wednesday? Nie. Nie. Czy mój klub jest z Austrii? Tak. Tak. No, czy mój klub jest z Chin? Tak. Tak. Kurde. Czy pierwsza litera mojego klubu to od A do M? Nie. To czy mój klub to Austria Wiedeń? Nie. No, czy ja jestem SIPG Szenichua, czy? Nie. Taki czerwony. No nie, to nie ten. Mój klub to Wigan? Nie. Nie. Czy mój klub to Rapid Wiedeń? Tak. Yes. Kurde, to ci myślałem tak. Dobra, to muszę tak. Czy mój klub ma coś zielonego w herbie? Nie, na pewno. Czy mój klub to Portsmouth? Nie, nie, nie. Czy mój klub... Czy Fellaini tam gra? Nie. Dla ciebie podpowiedź, z tym klubem on jest związany i ostatnio był wspominany na Discordzie. A dla ciebie podpowiedź, tam grał Hulk. Nie, czekaj, tam nie grał Hulk. Zajebista podpowiedź. Paulinho tam grał. Miałem czy Taliska tam też nie grał. Miałem pytać o Taliskę. Taliska to jest miłośnik futbolu chyba. Grał, grał. Tam, grał. Gdzie największe pieniądze dają. W Arabii, w Chinach, w Turcji. On z pasji. Czy mój klub jest na literę W? Nie. Podam wam po literce klubu na sobie. O kurwa, o. Nie. Nawet miasto nie jest. Ty masz na R, a ty masz na G. Czy mój klub to Reading FC? Tak. Wang Zevergrande. No znasz, Jezu, nie? Kurwa. No znasz, znasz. Przy tych siekierach. Ja nie mówię nawet tego powtórzyć. Przysięgam, oficjalny Steven nie daje już kepy. Ja nie obiecuję. Ja zrobiłem tak, jak chcesz. Ale zanim przejdziemy do ostatniej rundy, patrzcie co mam tutaj. To ty w top 5 lig gra? Nie wiem. A jakie jest top 5 lig? No tak. Nie, no nie gra. No my wziąłem jakieś swoje top 5 lig. Czy mój zawodnik gra w podstawowej 11? Myślę, że tak. Czy mój zawodnik jest z Ligi Europejskiej? Nie, no gra. Czy dalej w tym Cyprze gra, tak? Czy ten klub, w którym gra, występuje w Polsce? Nie. Czy mój zawodnik jest spoza top 5 lig? Tak. Czy mój zawodnik jest narodowości europejskiej? Nie. Nie. Czy zawodnik jest prawdopodobny, że występuje
występuje w serii Kessel? Czy występował? Nie mam pewności. Czy może występować? Oczywiście, że tak. Każdy może. Ale ci nam jeszcze w głowie. No teraz tak powiem, że ja pierdolę. No, czy wiem? Nie obejrzałem wszystkich odcinków, ale nie kojarzę. Czy mój zawodnik gra w klubie europejskim? Tak. Czy mój zawodnik gra w top 5 lig lub tym ich podległym? Tak. Czy mój zawodnik zmienił klub w tym okienku? Tak. Czy mój zawodnik gra w lidze belgijskiej albo holenderskiej albo... albo portugalskiej? Nie. Nie. Czy mój zawodnik gra w najwyższej klasie rozgrywkowej? Tak. Nie śledzę teraz obecnie, więc a czy w przyszłości będzie grał? Nie wiem. A czy mój zawodnik gra w Europie? No. Czy mój zawodnik gra w głównej lidze? Tej takiej... Tej pierwszej. No. Nie. Czy mój zawodnik gra w lidze hiszpańskiej lub angielskiej? Nie. To nie Kepa. Nie. W tym klubie, co mój zawodnik gra, ten kraj ma dostęp do morza? Ma. Czy mój zawodnik gra w Championship? Nie. Czy mój zawodnik gra w lidze włoskiej lub niemieckiej? Nie. Czy mój zawodnik gra w lidze portugalskiej lub holenderskiej? Tak. Czy mój zawodnik gra w drugiej lidze niemieckiej, włoskiej albo hiszpańskiej? Nie. Czy mój zawodnik gra w PSG, Lens, Nicei lub Marsylii? Nie. Czy mój zawodnik gra w lidze holenderskiej? Nie. Czy mój zawodnik gra w drugiej lidze tureckiej? Nie. Nie. Czy mój zawodnik gra w Lyonie lub Strasburgu? Nie. Gra w klubach takich jak tak zwane Smoki, czyli Porto. Nie. Czy kraj, w którym znajduje się klub tego piłkarza, jest od A do G? Nie. Nie. Czy klub mojego piłkarza nie ma więcej we Francji klubów? Stade Rennais? Nie. Nie. No to czy mój zawodnik gra w Benfica? Tak. Czy kraj, w którym znajduje się liga, jest od O do Z? Tak. Ty dajesz mi, kurwa, klub z Chin, żebym znała ty z pierwszej ligi francuskiej, nie znasz? Czy bo tam wszystkie się nazywają tak głupio. Monaco, Nicea czy Inont? Który z tych? Nie. Czy mój zawodnik gra w formacji ofensywnej lub skrzydła? Nie. Boli mnie to, bo nie wiem, kto jest i nie mogę podpowiadać. Myślałem, że to Rafa. Czy mój zawodnik gra w lidze ukraińskiej, polskiej, portugalskiej? Nie. To ja teraz muszę wytężyć umysł. Paris FC pominąłeś, gościu. No nie grałem w pierwszej lidze? Nie. Dlatego, ale się da. Dlatego powiedziałem, gościu. Myślę, że widzowie mogą być zawiedzeni. Czy to jest Lille piłkarz? Tak. Tak. Ja chyba wiem, że wy nie wiecie, że ten piłkarz zmienił klub. Sprawdzaliśmy wszystko. Sprawdzaliśmy? Tak. Mhm. Dobra, czy ja jestem z formacji obronnych? I obrońcy i bramkarz? No tak. No to tak. Czy jest to Liga Rumuńska? Tak. No. Kto to może być? Czy jest to Bamba? Nie. Czy jestem Maximian? Nie. Czy jestem George Gane? Tak. No on bez klubu jest, kurwa. No. Nie, jest w drugiej lidze. No jak? No drugiej lidze. No jak? No tak, no zaczynamy. Nie. Pokaż. VAR. A, nawet węgierski jest. Ale to jest pierwsza liga węgierska. Nie, to nowa, bo coś tu nie gra. To jest obrońca lub bramkarz? Tak. Tak. No, czy jestem obrońcą? Nie. Ismaili? Tak. Jestem Costa? Nie. Trubin. Ty i Rosiu wygrałeś? No to, czyli ty nie wygrałeś w tym odcinku? Niestety nie wygrałem. A zobaczcie, co u mnie się działo. No, bo tam ja były takie dymy. Uwaga, film może zawierać kiepę. A ty jesteś...